Magdalena Pecka, dobry wieczór. Zapraszam już teraz na prognozę pogody. Jaki będzie pierwszy dzień sierpnia? Zdecydowanie słoneczny, bo nadal na pogodę w naszym kraju jutro wpływać będzie układ wyżowy. To on zapewni nam tą pogodną i słoneczną aurę. Dodatkowo z zachodu zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze. A to oznacza, że temperatura wzrośnie, nawet 27 stopni wskażą termometry na zachodzie, a oczywiście w słońcu ta temperatura będzie i jeszcze wyższa. Sprawdźmy teraz, jak zapowiada się noc na Dolnym Śląsku. A noc, proszę Państwa, pogodna, bez opadów, z temperaturą od 10 stopni w Kłodzku do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Już od godzin porannych możemy liczyć na słońce, a w drugiej części dnia, proszę Państwa, wiele się nie zmieni. Nadal dużo słońca, pogodnego nieba, opadów deszczu nie musimy się obawiać. Temperatura, tak jak wspominałam, będzie wyższa i jutro na termometrach od 21 stopni w Kłodzku do 26 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać i w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Wiatr będzie słaby, pogoda korzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie, warunki drogowe będą dobre. To była prognoza pogody na sobotę, niedziela. Równie pogodna, równie słoneczna, będzie jeszcze cieplej. Jednak wieczorem napłyną chmury frontu atmosferycznego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, niewykluczone burze. I początek tygodnia, proszę Państwa, pochmurny, deszczowy, z niższą temperaturą. Korzystajmy podczas weekendu. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.